Cześć, rozpoczynam kolejną pięciominutówkę, czyli nastawiam zegarek na 5 minut i staram się powiedzieć coś inspirującego. Dzisiaj to będzie fragment z dziejów apostolskich, który przeczytałem i który mocno dał mi do myślenia. Dlatego, że w dziejach apostolskich, wiecie, w 49 roku była taka sytuacja, kiedy Kościół był troszkę... Dyskutował, w jaki sposób, których przykazań powinni przestrzegać chrześcijanie nawróceni z pogan, których żydowskich przykazań nie muszą przestrzegać. Przede wszystkim chodziło o obrzezanie, czy powinni się obrzezywać, czy nie. I tam, wiecie, najpierw przeczytam ten fragment, a potem go omówię. Gdy już zdecydowali, wysłali list, przeczytano ten list w Antiochi, to właśnie i tu. Jedna rzecz, która mocno drapie mnie w głowę, a gdy posłańcy przybyli do Antiochii, zwołali ogólne zgromadzenie i przekazali list, i teraz uwaga, zdanie petarda, a jego zachęcająca treść ucieszyła zebranych. I ja zastanawiam się, czy my jeszcze potrafimy do siebie pisać listy, zwłaszcza w kościele, listy. Całym życiem piszemy do siebie listy. Wysyłamy jakieś komunikaty. To nie zawsze musi być formalnie list, ale czy my jeszcze potrafimy napisać do siebie taki list, że jego zachęcająca treść ucieszy zebranych? Wiecie, to był oficjalny dokument, to był pierwszy sobór kościoła. Sobór Jerozolimski, zebrali się apostołowie, radzili, spędzili razem z sobą czas, dyskutowali, wystąpił apostoł Piotr, wystąpił Jakub, każdy przedstawił swój punkt widzenia, ale potem napisali pismo i jego treść była taka, że jak ludzie w kościele to przeczytali, to mówią, wow, list naszych apostołów, list przełożonych, superintendentów, biskupów, jaka zachęcająca treść dalej nawet, to, to wiecie, to usposobienie też posłańców było takie. Juda zaś i Sylas, którzy byli prorokami swoimi licznymi wypowiedziami, zachęcali, umacniali braci. Więc tam wiecie, wszystko było w kulturze zachęty. Ale ja najbardziej zastanawiam się nad tym, czy my jeszcze potrafimy pisać do siebie listy, które zachęcają innych. Wiecie, niektóre napominają, które korygują, które poprawiają, ale takie, że ludzie to przeczytają i powiedzą: Wow, ale się cieszymy, jesteśmy zachęceni. Potem, wiecie, ja przeczytałem sobie ten list, i ten list mówi o tym, że Postanowiliśmy nie nakładać na Was więcej ciężarów, niż to konieczne. Postanowiliśmy nie nakładać za, na Was żadnych niezbędnych ciężarów, żadnych niepotrzebnych ciężarów. Postanowiliśmy na Was już więcej nie nakładać. I z 613 przykazań judaizmu w zasadzie ten list redukuje ich do czterech. Nie jedzcie po prostu mięsa ofiarowanego bałwanom, uduszonego, zadławionego i powstrzymujcie się od cudzołóstwa. Pozdrawiamy Was serdecznie. I to wszystko? Wiecie, zastanawiam się, co było w głowie tych w Antiochi yy, i na jakie przykazania oni tak bardzo nie mieli ochoty, że jak usłyszeli ten list, to mówią, o, wow, to tylko tych czterech rzeczy musimy przestrzegać, yy, a z całą resztą, nie wiem, nie chcę powiedzieć hula i dusza, ale... Yy, ale mam nadzieję, że tym moim entuzjazmem i taką tego radością yy, z tego, co mówię, udziela nam się atmosfera tamtego nabożeństwa w Antiochii. Kiedy przyjechali ludzie i przeczytali list od apostołów, i ten list ich po prostu rozradował, i to zdanie najbardziej mi się dzisiaj podobało, jego zachęcająca treść ucieszyła wszystkich, Ucieszy, ucie, ucieszyła zebranych. I myślę sobie, że to jest chyba sztuka największa w ten sposób mówić o chrześcijaństwie, że jak ktoś to z tego słucha, to po prostu jest ucieszony, jest rozradowany. To jest sztuka mówić w niedzielę tak kazania, żeby jest, móc podsumować. Okej, okay, on mówił kazanie, a zachęcająca treść tego kazania ucieszyła wszystkich zebranych. Dostaliśmy list od naszych przełożonych, od, 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 od biskupa, od, od superintendenta, od kogokolwiek, jakkolwiek w jakiej rodzinie wyznaniowej to się nazywa taki list pasterski i jego Zachęcająca treść ucieszyła nas wszystkich. Yy, I żeby nasi sąsiedzi, kiedy się z nami spotkali, mogli powiedzieć: Wiesz, twoje życie jest listem pisanym przez Pana Boga do mnie, i jego zachęcająca treść tak bardzo mnie cieszy. Yy, więc tak o tym mocno myślę i to tak bardzo dzisiaj przeżywam. Zmieściłem się w 5 minut, budzik właśnie dzwoni. Dzięki za to, że to oglądacie. Proszę udostępniajcie, laj lajkujcie. Zachęcam, subskrybujcie ten kanał. I podawajcie to dalej, żeby było widoczne w sieci, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Czasami możemy pomyśleć sobie, że Ewangelia smutna jest, to nieprawda. Jej zachęcająca treść cieszy wszystkich. Więc, więc mówmy Ewangelię w taki sposób, jaką, w jaką ona zasługuje na to, żeby być głoszona, żeby wszyscy, którzy tego słyszą, mogli się tym cieszyć, jej zachęcającą treścią. Dobrego dnia.